A z czego się można nauczyć na pogrzebie? Nie miałeś ochoty stanąć po której stronie? Kamerą, walczę jak gdyby kamerą, ale ja nie chcę pokazywać tej bijatyki, tylko pokazać tych ludzi, którzy rzeczywiście są na tej demonstracji, im o coś chodzi. Dzień dobry Państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Zapraszam do kolejnego odcinka Świadectw Buntu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Peter Baim, fotoreporter, specjalista od fotografowania w trudnych sytuacjach. Dziękuję, bardzo mi miło, że zostałem zaproszony. Dzień dobry. Dziękuję za Peter, dlaczego uciekłeś z Polski? Ile czasu mamy? To mogę opowiedzieć, że zapewne mało czasu mamy. Ja w latach 80. Zająłem się polityką jakoś 16-17-latek i zorganizowaniu pewnych demonstracji, czy być współdziałem przy pewnych demonstracjach, zaczęło mi się tutaj w Polsce coraz bardziej gotować i pod tyłkiem, jak to się mówi, gotować. I w 85 roku zostałem jak gdyby zmuszony, żeby wyjechać z Polski i praktycznie uciekałem, bo ja wyjeżdżałem. Już 16 lat, tak? Nie, ja miałem już to w 85, to już miałem 19 lat i no skończone 18 lat miałem, skończony, bo ja z października jestem, także skończone 18 lat miałem i wyjeżdżałem, uciekałem z Polski. No co, bałeś się, że jeżeli zostaniesz dłużej, będziesz aresztowany, tak? Tak, gotowało mi się. Wtedy były takie czasy, że jeżeli... miałem sąsiada, który ostrzegał, że chociaż był, miałem sąsiada, który ostrzegał mnie, że kończy się litera A, a moje nazwisko jest Baim, czyli litera B się zaczyna. I kończy się cierpliwość Służby Bezpieczeństwa. Zgadza się. Jakieś ulotki były, prawda? Też znaczy, miałeś... Ulotki to każdy z nas kolportował, to rozdawał w liceach czy nie w liceach, ale to akurat nie była moja główna dziedzina, ja więcej w sztukę szedłem, ja prowadziłem kabaret, prowadziłem teatr. To co, to z powodu tego, że prowadziłeś teatr i kabaret cię chcieli aresztować? To było naśmiewanie się z całego systemu, z całej tej politycznej akcji, gdzie ludzie w kolejkach stoją. Ja pamiętam, że wtedy z Tuwima wziąłem sobie stoi na stacji lokomotywa, to ja wtedy taki wierszyk sobie wziąłem, że stoją przed sklepem ludzi gromada, stoją, czekają, aż sklep otworzą. Jest już 6 godzina do otwarcia. Ja powiedziałem, że jesteś fotoreporterem, jesteś poetą, jak słyszę. Nie, to wtedy miałem takie ambicje, że będę pisał, że będę... Niestety Pan Bóg nie dał mi nic możliwości do malowania, także stwierdziłem, że będę pisał. Nie, że będę pisał, że będę pisał. W końcu fotografuję, chociaż... To jest inna forma pisania, inna forma, szybsza forma. Malowania? Nie, no znaczy to oczywiście, że malowanie, ale to ładnie, przedtem wyobrażałem sobie zupełnie inaczej. Ja jeszcze akurat do fotografii się zupełnie przypadkowo dostałem. To nie jest tak, że ja w latach 80. to mi się myliła przysłona, w ogóle nie wiedziałem, co to jest i Nie miałem pojęcia. Aż w pewnym momencie wziąłem aparat do ręki, zrobiłem 2 czy 4 ujęcia i ktoś powiedział na mnie, ty masz oko. Ja nie wiedziałem, co to znaczy, ty masz oko. I tak się zaczęło, że zacząłem robić te zdjęcia, a że miałem możliwości... To już wyjechałem z Polski, to już jest taki okres, że... No wiem, to może już króciutko, bo żebyśmy wyjaśnili widzom, że ostatecznie wpadłeś bezpiece w oko wtedy, kiedy organizowałeś strajk uczniowski to już byłem napiętnowany, już byłem pilnowany, już były... No dobra, uciekłeś i wylądowałeś gdzie? Najpierw w Niemczech wylądowałem. A potem w Afryce Południowej. Znaczy, najpierw w Niemczech wylądowałem, dostałem jako 19-latek dostałem azyl polityczny, czyli już można sobie wyobrazić, że trochę miałem tych no, papierów. Miałeś, tak. No byłem to, no, dostałem szybko i miałem ten azyl polityczny. I wtedy muszę przyznać, że świat należał do mnie. No i powiedziałem, no co dalej zrobić? No i najpierw poleciałem do Stanów Zjednoczonych, bardzo mi się podobało, bo to wiadomo, że najpierw trzeba zobaczyć Stany Zjednoczone. Poleciałem do Los Angeles, bardzo mi się podobało, wróciłem do Niemiec. Mnie się podobało i akurat miałem dobrą znajomą i polecieliśmy wspólnie na weekend do Południowej Afryki. Na weekend do Południowej Afryki? Tak, dlatego, że ona pracowała w biurze podróży i były takie wolne bilety. Aha. I żeśmy siedzieli sobie w knajpie, popijali Weissbier i tak, a gdzie polecimy? No i tak, o, dobra jest, lecimy do Południowej Afryki. Poleciliśmy do Cape Town.
Zapaliliśmy papierosa na górze stołowej, wróciliśmy z powrotem, śpiewając Chana Flame i stwierdziłem, że to mi się podoba. I tak się zaczęła moja przygoda z Południową Afryką, że dwa miesiące później znowu poleciałem do Południowej Afryki. Ale powiedz, no trafiłeś w czasie apartheidu. Tak. Jak tak. Na to, jak to widziałeś, jak na to patrzyłeś? Nie miałeś jakiś... Nie, znaczy to... Niestety to apartheid był, zgadza się, że były pewne, tylko to było, jak gdyby wszystko uregulowane było i to nie było problemu z naszymi locos. Oni byli też szczęśliwi, tak są, że mają te prace, że żyją. Było wszystko poukładane. Powiedzmy sobie... No średnio na koniec. To jest koniec. Jednak mówię, bardzo wielu więźniów politycznych się działo wtedy z Nelsonem Mandelą na czele. Tylko z drugiej strony powiedzmy sobie jedną rzecz. Jeżeli opowiadają o tym, że apartheid był, że nikt nie mógł się uczyć, to jakim cudem pan Mandela został adwokatem? Jakim cudem? Także są osoby, które rzeczywiście, tylko powiedzmy tak, 10% ludzi zawsze się wybije, obojętnie jaki kolor skóry, a te 90% obojętnie co będą robić, nie będą chcieli się wybić, albo nie chcą się wybić, albo im jest też wygodnie. Niektórym jest też wygodnie żyć tak, jak chcą żyć. I nie chcą się wybijać, ale jest dobrze krzyczeć, tak jak teraz ostatnio były... No może nie spierajmy się teraz na temat apartheidu, bo w pewnym momencie zacząłeś fotografować, tak? I w pewnym momencie, tak jak właśnie powiedziałem, że... A gdzie to było? W Stanach? To było w Stanach, że zrobiłem pierwsze zdjęcia i akurat wtedy dobra moja znajoma powiedziała, że masz oko. No i... A jakie było takie twoje pierwsze profesjonalne zdjęcie? Pierwsze, które, nie wiem, trafiło do mediów albo trafiło do jakiegoś, nie wiem, katalogu czy do albumu? To tych zdjęć trochę było, to tylko tak... Nie pamiętasz, nie tak? Nie pamiętam. Myślę, że... Ale to ważne. Ale powiedz, zacząłeś fotografować protesty społeczne, konflikty zbrojne. Na przykład widzisz, jak ludzie, nie wiem, biją się z policją, tak? Atakują, nie wiem, czy rzucają kamieniami, czy policja ich rozgania tam pałkami, czy jakimś innym gazem. Czy na przykład nie miałeś ochoty stanąć po którejś stronie? Na początku oczywiście, że jako reporter to wydawało mi się, że każdy musi być na początku frontu, że jako pierwszy muszę tam na linii frontu, jako w pierwszym okopie siedzieć i robić te zdjęcia. Jednak życie mnie na tyle nauczyło, czy to było akurat jak dokumentacje z wojny były, czy miałem taką możliwość raz, drugi raz tam jedną czy drugą dokumentację zrobić, czy z demonstracji, że demonstracje praktycznie nie są na samym przodzie, tylko demonstracje, żeby pokazać sens tej całej demonstracji, że dlaczego ludzie demonstrują, to wszystko się dzieje w środku, po bokach. Tak jak na tym zdjęciu, które właśnie, to jest, bo to tak, twoje zdjęcie. Tak. Warto to wyjaśnić widzom, że to zdjęcie takie trochę malarskie, takie trochę też jakimś takim fajnym ciepłem. Znaczy nauczyłem się jedną rzecz, że oczywiście na pierwszym froncie w dzisiejszych czasach, czy tak samo i wcześniej, to są zdjęcia, które się dobrze sprzedają. To są zdjęcia, które ludzie chcą zobaczyć, którzy młodzi... Te drastyczne takie, te prawda? Drastyczne, tylko, a ja jestem przez to, że miałem możliwość zobaczenia jednej czy drugiej takiej nieciekawej akcji, stwierdziłem, że świat jest przepełniony takimi brutalnymi zdjęciami, gdzie krew się leje, gdzie ludzie się zamykali, są bici, I się zacząłem zastanawiać, czy to jest sens w ogóle tej całej demonstracji. Czy to jest ludzie, którzy pokojowo wychodzą, którzy protestują przeciwko jakiejś ideologii, czy buntują się, bo są niezadowoleni. Czy oni naprawdę chcą być tak samo, że demonstracji ludzie są bici. Ja to miałem doświadczenia, tak, te doświadczenia są z lat 80., kiedy były demonstracje, kiedy wszyscy biegli po to, tylko no i poniekąd też się dowiadywałem, właśnie dowiaduję się, że szło się na demonstrację tylko po to, żeby zostać oblany wodą zieloną czy czerwoną i później chodziła milicja chodziła wtedy po szkołach czy po domach i sprawdzała ludzi, kto ma tą farbę, bo tej farby no się tak, nie da. Po osiedlach jak się wracało, można było być zatrzymanym i taki szpan. Osadzonym w areszcie, prawda? I taki szpan. Ale poczekaj, bo wracając do istoty demonstracji, tak. Większość ludzi idzie, żeby pokazać swój sprzeciw, a nie po to, tak. Żeby się lać z policją. Tak. Oczywiście bardzo często
są goście, którzy tak lubią się, że tak powiem, tłuc, że walczą z tymi, rzucają kamieniami czy coś, ale to tak naprawdę z mojego doświadczenia to jest mniejszość. Tak, ale chodzi o to, żeby pokazać sprzeciw. Ale ja cię chciałem zapytać o coś innego. Czy to jest tak, że ty jesteś tak zawodowy, tak profesjonalny, czy ten twój profesjonalizm na tyle wyłącza emocje, że ty nie masz ochoty, widzisz, że są ludzie, którzy demonstrują w słusznej sprawie, a policja ich leje, to nie masz ochoty zostawić tam aparat i pójść i pomagać im, tak? Też rzucać kamieniami w policjantów? Nie, nie masz takiej potrzeby. Ale to właśnie to ciekawe, czy dlatego, że nie masz takiej potrzeby, że po prostu uważasz, że postawa non-violence jest najwłaściwsza, czy to jest twój profesjonalny wybór? To jest mój wybór. To jest mój wybór. Być może to jedni nazwą, że to jest odwaga, drudzy nazwą na pewno, że to jest tchórzostwo, ale z drugiej strony uważam, że co ja po tym będę miał, jeżeli zostanę aresztowany przez policję, czy dostanę pałką, będę chory, nie wiadomo, co się stanie, dostanę krzyż, będzie złamany, bo to nie wiadomo, jak uderzę. I co ja to dalej będę mógł przez to powiedzieć? Powiedzieć, że byłem na demonstracji i koniec. Też dlatego staram się zawsze wtopić w tłum, czy z boku stać, obserwować, gdzie się dzieje i wyciągnąć te pewne momenty, gdzie pokazać ten sens tego wszystkiego, bo to nie są ludzie, tak jak przy tym powiedziałeś, że to jest, że ludzie idą się tylko po to, żeby tam się bić. Nie. Ludzie demonstrują. Ludzie są, to, że pani, która w wieku 60 lat, pamięta te doskonale te czasy, jak w latach 80. się demonstrowało. Czy są ludzie, tak samo, którzy widzieli lata 70., gdzie ludzie ginęli, czy ranni byli. No i co dalej? Co ja bym mógł powiedzieć mojemu wnukowi, czy innym osobom? Co ja bym mógł powiedzieć, że byłem i na tym jest koniec, bo mam złamany krzyż. Też dlatego staram się zawsze uchwycić tę kamerą, walczę jak gdyby kamerą, ale ja nie chcę pokazywać tej bijatyki, tylko pokazać tych ludzi, którzy rzeczywiście są na tej demonstracji, im o coś chodzi. Im rzeczywiście chodzi o te wolne sądy, im rzeczywiście chodzi o to, żeby pokazać swój niepokój czy niezadowolenie, ale nie niezadowolenie przez to, że będą rzucać kamieniami, tylko przez to, że są, tym, że są. I właśnie staram się za każdym razem uchwycić te takie jednostki, taką jedną, jak nawet ta pani, która była na demonstracji i zagubienie, bo w końcu powoli robimy się takim zagubionym narodem, bo mamy albo jedni ci, którzy są za i byłem świadkiem, gdzie na 10 któregoś tam miesięcznicy ludzie przychodzili, pani koło mnie zaczyna dwóch panów krzyczeć Lech Wałęsa i pani w tym momencie zaczyna też krzyczeć Lech Wałęsa. Przechodzi ten cały pochód naszego naczelnika i w tym momencie panowie wyciągają legitymację i spisują panią. Ci co krzyczeli Lech Wałęsa? Tak, tak. Bo są prowokatorzy. Ja mam ich zdjęcia, bo zrobiłem te zdjęcia, bo to wiem, że właśnie na tym to polega, żeby wyciągać pewne okolice w ogóle tej całej demonstracji, bo demonstracja, jak jeszcze raz powtarzam, to nie jest tylko bijatyka, to są ludzie, to są historie ludzi, którzy są niezgodni z tym, co się dzieje i ja chcę właśnie to pokazać, że oni nie są wrogo nastawieni do nikogo, oni są niezadowoleni z tego, co się dzieje. Są sfrustrowani, mają żal. A powiedz, bo ty fotografowałeś protesty na Islandii, czyli coś wydawałoby się kompletnie egzotycznego z polskiego punktu widzenia. Powiedziałbyś, widzisz jakieś wyraźne różnice pomiędzy protestami w Polsce a protestami w Islandii? Jest, widać. Islandczycy to są ludzie, którzy przede wszystkim, to jest jedna wielka rodzina. Jak wiemy, po 1800 którymś roku, to praktycznie Islandczycy powstali z 11 rodzin, też dlatego jest wiele takich podobnych do siebie, ale już zostawmy tą całą historię. To są osoby, kiedy rzeczywiście pani z domu, jest takie jedno z moich zdjęć, gdzie pani z domu w klapkach, siatką od pewnej firmy, gdzie tam zakupy robi, przychodzi i stoi i na przykład w bębny czy nie w bębny. No właśnie, świetne, widziałem twoje zdjęcia z tego, gdzie te starsze panie z bębnami. To znakomite, tam nie było żadnej agresji, tam nie było przemocy. Tam nie było, no był po prostu protest przeciwko temu, bo oni stracili swoje oszczędności, prawda, po kryzysie finansowym, więc chcieli pokazać, że protestują przeciwko temu, bardzo ciekawe. Gdzie zostały praktycznie, że szef banku, Kaupin Bank, to on zarabia tam miliardy, to jak kiedyś ktoś obliczył, że to ludzie w roku to zarabiają, co on w godzinę zarabia. I byli bardzo niezadowoleni. I to były demonstracje spokojowe. I tam nie było przemocy. Jedyną przemoc, co raz zrobili, to
obrzucili tam jajkami i na tym był koniec. Ale oni są zdyscyplinowani, znaczy zdyscyplinowani. Pokojowo znacznie więcej osiągniesz, niż będziesz burzył i się będziesz atakował kogoś, bo to idzie, za przemocą idzie zawsze przemoc. Peter, a powiedz, a co trzeba zrobić, żeby zrobić dobre zdjęcie? Mieć oko. No ale szukasz czegoś, no tą dziewczynę jakoś wypatrzyłeś. No obserwując, przede wszystkim obserwując. Siedzisz, stoisz, obserwujesz, to nie ma sensu. Ja zawsze uważam, że to zdjęcie, które ja mam zrobić, i tak zrobię. Czyli tak na iść i strzelać z aparatu, bo a nuż coś, jakieś zdjęcie wyjdzie. Nie, to lepiej popatrzeć sobie, obserwować. Być może stracę jakiś kadr rzeczywiście, jak ktoś tam jest popychany czy zbijany, ale za to. No tak, nawet. Mam taki moment, który gdzie jest to zagubienie jakieś. Jedno z swoich zdjęć bardzo ważnych to jest to, na którym mężczyzna, który demonstruje, płacze, prawda? Zwróciłeś na to uwagę bardziej właśnie, niż na to, że tam się z kimś policja szarpała. Zgadza się. Właśnie o to. I to było, on płakał, i to jeszcze było podczas modlitwy. I to było widać, że ten człowiek rzeczywiście modli się. I właśnie to chcę pokazać, że ludziom o to chodzi, że oni są zaniepokojeni tym wszystkim. To nie da nam. W dzisiejszych czasach moi koledzy idą na tą pierwszą linię, strzelają te zdjęcia, ile się tylko da, bo redakcja tego wymaga. A nie zastanawiają się nawet nad tym sensem, dlaczego tutaj ludzie demonstrują, no, bo jest demonstracja i nawet jeżeli się niektórych spytasz, czy słuchasz niektórych kolegów, to oni nawet nie wiedzą, jaka to była demonstracja. A powiedz mi, to bo znasz tych fotoreporterów innych, tak? Z Zachodu, którzy... I co, ilu z nich ma takie doświadczenie osobiste jak ty? To musiałeś uciekać z własnej ojczyzny przed aresztowaniem, tak? To może po prostu oni po prostu nie wiedzą, o co chodzi, tak? Bo oni żyli w normalnym, demokratycznym kraju, w których nikt nie groziło im aresztowanie za to, że zorganizowali strajk szkolny albo dlatego, że prowadzili kabaret. Czy to nie jest ta różnica gdzieś? Znaczy, wydaje mi się, że powoli to już jest doświadczenie życiowe, że życie mnie już nauczyło, że wyżej niż moje nerki, to i tak nie przeskoczę. Mając możliwość spotykania na swojej drodze wielu fotografów, dobrych, złych, gorszych i lepszych, obojętnie, ja nie uważam się za wybitnego, ale jestem dobry. Jestem dobrym fotografem, ale nie jestem aż... Nie lubię się porównywać do innych fotografów. Nauczyło mnie, oni mnie nauczyli. Właśnie te stare, osoby z starszej daty, czyli już powoli, ja też już należę do doświadczenie tej, reporterzy. Że odczekaj po prostu, poczekaj. Postój 2 minuty, 3 minuty, poobserwuj, bo jeżeli się rzucisz, gdzie się wszyscy rzucają, to nie będziesz miał tego zdjęcia. Poobserwuj, niekiedy warto zobaczyć coś. I to weszło mi w krew. I nawet w dzisiejszych czasach, pracuję, mam swój projekt w Sejmie czy w Senacie. Zanim oni już mówią, ja już widzę moich kolegów, co robią te zdjęcia, a ja akurat ktoś ostatnio do mnie powiedział, że on patrzy, co ja robię, bo ja stoję z boku i nic nie robię, obserwuję, aż potem wyciągam kamerę, robię to zdjęcie i dziękuję, mam. No bo to też na tym to polega, po prostu się obserwuje, wyczekuje się tego jednego momentu. Czekasz, aż jakaś posłanka sobie zacznie wycierać oko, tak? Na przykład, ale to też było że posłanka sobie wycierała oko, ktoś powiedział, zgadza się, ona zrobiła ten ruch, jedno zdjęcie było, ktoś odszedł, powiem, mam to zdjęcie, a z doświadczeniem, bo wiadomo, że ta posłanka się będzie tłumaczyła, czyli będzie powtarzać tą całą historię ileś tam razy i oczywiście w tym momencie mamy coraz lepsze kadry i można... Bo ona potem pokazywała wielokrotnie. Tak, oczywiście i wtedy można story nazwać, zrobić. A powiedz, zostawmy to a nie boisz się? No, zawód dziennikarza jest naprawdę niebezpieczny. Znaczy, Międzynarodowe Stowarzyszenia Dziennikarskie co roku publikują liczby zamordowanych dziennikarzy, właśnie najczęściej fotoreporterów, no bo jak ktoś tam idzie na rozmowę, to jego ryzyko jest jednak mniejsze niż fotoreportera. Albo nie boisz się tego, że dostaniesz, nie wiem, PTSD, prawda? Czyli ten symbol stresu bojowego, który moim zdaniem fotoreporterzy, znaczy ty jakby unikasz pierwszej linii, tak? Bo uważasz, że tam nie ma dla ciebie nic aż tak ciekawego. No ale przecież bywasz, no jeżeli wchodzisz... Znaczy jest pierwsza linia, tylko powiedzmy, no... Może przez to, że mam takie bardzo fajne hobby, mój pies i ogrody roślinne, to egzotyczne, ja po prostu uciekam od tego i fotografuję. Fotografuję sobie albo konie, albo mój ogród sobie fotografuję, żeby mieć zupełnie coś innego do zrobienia.
Znaczy, czy ja się boję? No, na tyle doświadczenie życiowe już mi pozwoliło, że pomimo tego, że mam 94 wzrostu, jakoś się wtapiam w tłum, że mnie nie zauważają. Mhm. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będę chodził z wielkim plecakiem fotograficznym, to mi od razu zobaczą i od razu dostanę w łeb. Przepraszam, albo i stracę sprzęt. A jeżeli ja sobie idę z jakąś tam małą torebeczką, to nikt nie widzi, nie zwraca na uwagi, to nie zwracają na mnie ludzie uwagi. Ja sobie ze spokojem mogę te zdjęcia robić. Zawsze można w bok odejść i z boku trochę postać. Przecież nie muszę być w nurcie rzeki cały czas, tylko po to, żeby zrobić to jedno zdjęcie, bo tak jak powiedziałem, dewiza, to zdjęcie, które mam zrobić, i tak zrobię. A powiedz, a nie zdarzyło ci się nic takiego, że po prostu, wiesz, wróciłeś do domu i musiałeś, nie wiem, usiąść i przez godzinę, nie wiem, o niczym nie myśleć, żeby się pozbyć? Tak, zdarzało się. Przyznam się, że wtedy się chętnie brandy się brało i po prostu, żeby zasnąć i upić. To były takie momenty. A czemu wróciłeś do Polski? Ach, długa historia znowu. Wróciłem do Polski, dlatego że po 10 latach, które spędziłem na Island, przestała mi woda pachnieć. I miałem taką, to było takie, czas na to, żeby znowu gdzie indziej pojechać. I jednak włóczę się po tym świecie. I miałem możliwość do New Zealand polecieć i tam pracować jako, bo w moim zawodzie wszędzie mogę pracować. Albo w New Zealand pracować, albo Australia, ale stwierdziłem, że z wyspy na wyspę to nie ma sensu. Przyjechałem do Polski w 2010 roku i mi się spodobało. Ale poczułeś się u siebie, czy po prostu ci się spodobało? Ale ja wszędzie jestem u siebie. Aha. Ja to nie, to budynki. Jesteś obywatelem świata. Tak, bo to budynki są wszędzie. No, jedne budynki są różowe, a drugie są czerwone. Może starych kolegów spotkałeś po prostu. Ale spotkaliśmy się, tylko my już nie mamy sobie nic do powiedzenia. Bo żyjemy, znaczy fajnie się spotkać, ale ja dla mnie się zatrzymał. I spotkania z nimi się dla mnie zatrzymały w 85 roku i ja chętnie wracam do lat, co się działo przed 85 roku, a ich życie poszło dalej, tak samo jak moje życie poszło znacznie dalej, w innym kierunku i na jaki temat mam z nimi rozmawiać, zupełnie inaczej rozmawiać, zupełnie inny punkt życia, ja mam zupełnie inne nastawienie, ja się wieloma rzeczami nie przejmuję, no bo co mam zrobić? No dobrze, a co byś robił, gdybyś nie fotografował? Masz jakiś plan B? No, moje roślinki. Nie? A, roślinki, czyli coś kompletnie innego. Zupełnie co innego. Ale nie wyobrażam sobie bez fotografii, bo jeżeli nie będę robił demonstracji, to będę swoje roślinki fotografował. Ale chciałbyś robić demonstrację? Znaczy, to jest jak narkotyk, to trzeba przyznać, że to jednak wciąga, bo to są, zawsze się staram emocje pokazywać i uwielbiam taką reporterkę, street photography czy portrety, uwielbiam coś takiego robić i to mnie ciągnie, to mnie ciągnie i to jest taki narkotyk, że jednak, no dobra, jest demonstracja, no dobra, nie muszę, no dobra, demonstracja jest demonstracji nierówna, ale w sumie jest to samo, ale jednak ja już tam w kadrach widzę jakieś pewne momenty, że i zazdrosny jestem, że akurat mnie w tym momencie nie było, to mam. Co prawda myślałem, bo powiedziałeś to tak, że myślałem, że chciałbyś być, że tak powiem, działaczem społecznym, który by organizował demonstrację, ale odpowiedziałeś wyraźnie, że nie. Chociaż ja bym mógł być, masz poglądy. Ja mam swoje poglądy, tylko wydaje mi się, że jest wiele mądrzejszych osób, które to potrafią znacznie lepiej poprowadzić. Ja jestem złym mówcą przede wszystkim, ja nie potrafię komuś wytłumaczyć, ja bym mógł... No mi dobrze tłumaczysz, wszystko rozumiem. No tak, dlatego że dobrze się czuję przy tobie, ale jednak, że pokierować organizacją, pokierować ludzi. Powiedzmy tak, ja bardzo chętnie będę, jeżeli będziesz organizował demonstrację, ja bardzo chętnie ją udokumentuję, bo to będzie profesjonalnie zrobione i będziesz miał profesjonalne zdjęcia. Profesjonalne świadectwo buntu. Zgadza się, bo to jest, wydaje mi się, że nie każdy jest stworzony do tego, żeby pewne rzeczy robić. Ja akurat jestem stworzony do tego, żeby robić zdjęcia i staram się jak najlepiej to zrobić, że pod spodem jest moje nazwisko i staram się, że osoby, które wybiorą mnie, żebym zrobił dla nich zdjęcia takie czy inne, obojętnie, zawsze pod spodem jest moje nazwisko i chcę rzetelnie to zrobić, obojętnie, czy ja jestem pianistą, czy zamiatam ulicę, musisz to po niemiecku się nazywać Hingabe, czyli mam polecenie zrobione, pod spodem musi być napisane, że to ja zrobiłem i koniec.
Znaczy rozumiem, że chcesz włożyć w tyle profesjonalizmu i tyle talentu, żeby się tego nie wstydzić, prawda? Bo tak, rozumiem, ja się nie wstydzę, ja się tego nie wstydzę. Właśnie. Bo to jest, nie, broń Boże, ja się tego nie wstydzę, co ja robię, tylko wydaje mi się, że... Nie, to nie tego, co robisz, tylko nieudanego zdjęcia. No, zdarza się, nie wszystkie zdjęcia właśnie są udane. Oczywiście to nadal, że tych nie pokazuję i mam nadzieję, że nigdzie nie wygrzebałeś tych nieudanych zdjęć. No te zdjęcia tych prowokatorów chętnie bym obejrzał, nawet jeżeli były nieudane. Nie, one są udane, one są udane. One są udane, ale wydaje mi się, że można demonstrować też w formie zdjęcia plakatu. Jeżeli jest demonstracja i można ją pokazać właśnie, o co w tej demonstracji chodziło, to tak samo demonstruje swoje niezadowolenie. Ja nie jestem taki, że idę, mam do zrobienia, co ja chcę, bo mi ktoś zlecenie dał. Ja nie pracuję dla nikogo, który daje mi zlecenia. Współpracuję z czasopismami, jak na przykład nasze czasopismo, które jest z opozycją związane i dla nich niekiedy daje zdjęcia, jeżeli oni jakieś by chcieli, ale nie jestem osobą, która jest związana i ja muszę coś koniecznie robić. A powiedz, bo szukałeś jakichś innych emocji, bo w końcu jednak nawet jeżeli mamy spektrum różnych emocji na demonstracji, to są jednak emocje związane z demonstracją, a nigdy nie kusiło cię, nie wiem, robić zdjęcia, na którym ludzie sobie okazują miłość, tak? Tak, współczucie też robiłeś, tak? Czyli jesteś... Uwielbiałem, to brzydko zabrzmi, ale na przykład na pogrzebach. Pogrzeby. Bo ludzie smutni. Nie zawsze są smutni. Dlaczego wiążemy pogrzeb zawsze ze smutkiem? To jest, jeżeli tutaj wiara katolicka, przecież przeszli są teraz w tym świecie, o którym tam przez 70 czy 80 lat marzyli podobno w imię naszego kościoła. Ale bardzo mi się podobały te wszystkie w New Orleans pogrzeby, gdzie ludzie radośni są i są szczęśliwi. Mm-hmm. No, oczywiście jest. Tylko moja filozofia jest zawsze taka, że ja się cieszę, że ja kogoś spotkałem na tej drodze. Jest mi smutno, że tej drogi już nie ma, ale zawsze się staram tej osoby czegoś nauczyć. I ta osoba mnie coś dała i ja tej osobie coś mogłem dać. I to tak staram się w zdjęciach też pokazywać, że... A z czego się można nauczyć na pogrzebie? Zobaczyć wdzięczność ludzi za to, że się tej osobie... Że to nie jest wszystko oczywiste, co my mamy. Mm-hmm. Że to nie jest wszystko takie... Na pogrzebie może bardzo fajnie... Ciekawie. No. Ciekawie pokazać emocje. Emocje ludzi, smutek. Niekiedy widzimy smutek teatralny, jak aktorzy pokazują smutek bardzo teatralny, a niektórzy pokazują smutek aż ponad smutkiem. A tam jest rzeczywiście... I jak się zacznie obserwować, to jest tak, dla mnie jak gdyby po części też trening taki, gdzie wyłapuję właśnie sobie pewnie mimiki twarzy, jak ludzie się zachowują. To jest dla mnie taki trening. To jest brutalnie zabrzmi, ale no. A wesel nie fotografujesz i ślubów? No, pan młody zawsze jest smutny, nie? Pan młody, no. No, nie. A gdybyś miał wybrać, pójść na demonstrację, pójść na wojnę, żeby robić zdjęcia, w tym samym czasie pójść na pogrzeb i pójść na wesele, to co byś wybrał? Nie wiem, są tak skrajne, znaczy, ciągnęłaby mi wojna, to jest, bo jednak jest ten... Adrenalina. Adrenalina jest, oczywiście, to ona zawsze jest i to wiadomo, że wtedy spostrzegawczość jeszcze większa jest i wtedy wyłapuje się jeszcze inne momenty, a znów demonstracja... powiedzmy tak, wybrałbym wojnę ze względu na to, że już tyle demonstracji było robionych, że one się poniekąd powtarzają. Tyle już fotografowałeś. Tak, że one się nie poniekąd, a wojna niestety niby jest ciągle ta sama, ale jednak jest zupełnie inne emocje tam pasują. To jest jednak, tam czuć strach, tam czuć... tam wiele uczuć jest. No tak, czasami i to może euforia, czasami euforia, strach, czasami smutek. Nienawiść. I to jest ale w demonstracjach też bywa nienawiść, prawda? Tak, tam też bywa, tylko to jest... Tam jednak, jeżeli się jest przy tych działaniach, tak mi się też wydaje, w działaniach wojennych, to jest jednak kolektywne.
Kolektywny taki, tam jest się grupą wielką. Tu, na demonstracji to jest grupka, która ludzi się razem trzyma, która jest nie, poniekąd też hermetyczna, ale potem za nimi idzie ta duża masa, tam ludzi, którzy chcą, którzy demonstrują rzeczywiście o co im chodzi, tylko z drugiej strony wydaje mi się, że jest powoli czas w Polsce, żeby też pokazywać te ładne strony, żeby nie były ciągle demonstracje smutku, a my się ciągle obejmie, że jest Love Parade, ludzie się cieszą. Ja bardzo chętnie bym pokazał Love Parade, gdzie ludzie się cieszą, ale z drugiej strony mam tych ludzi, którzy demonstrują przeciwko i to jest nienawiść, agresja i to jest, i to jest właśnie to, co w dzisiejszych czasach za dużo przemocy wszędzie jest i ja staram się właśnie pokazać te uczucia w tym wszystkim, wracam do uczuć, ale... A masz wrażenie czasami, że zmieniasz świat? Że na przykład ktoś obejrzy twoje zdjęcie i zrozumie, kurczę, byłem po tej stronie, a właściwie niesłusznie. Jest możliwe, że ktoś się zastanowi, czy jeżeli udało mi się jedną osobę zmienić, hej, fajnie, cool, ale jeżeli chociaż ktoś się zastanowi na tym, czy to jest sens w ogóle to, co robi, po jednej, jak i po drugiej stronie, czy bo agresor z jednej i z drugiej strony, chodzi mi o tych agresywnych ludzi, jeżeli z tej drugiej strony się zastanowi ten policjant, chociaż oni też... Mam zdjęcia policjantów, którzy no stoją, to są też chłopacy, którzy niestety stoją, bo taki rozkaz dostali, ale też się źle czują przy tym wszystkim, to też nie, trzeba pokazać. Nie wszyscy mają wyprane mózgi. Zgadza się. I to jest... Peter, musimy kończyć, bo nam czas się kończy. Myślę, że jeszcze nieraz porozmawiamy. Chcemy twoje zdjęcia też pokazać na wystawie, którą mam nadzieję uda nam się zorganizować. No i myślę, że to, tylko możemy powiedzieć widzom dziękujemy bardzo. Dziękuję za zaproszenie. A jeszcze się będziemy wielokrotnie rozmawiać. I zawsze dobrego światła. Dziękuję. To i tu jest ważne. Nie wiem, czy w studio bardziej, czy w fotografowaniu. W fotografii też jest ważne, dobre światło. No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.